poznać, żeby się przekonać, że można ją polubić. Ja ją poznałam przez kilka ładnych lat i twierdzę, że to jest to. Dzisiejszy wieczór należy do Aleksandry Kozubal. Thank you.
Że jak widzę te ludzi, to się trochę stresuję i w sumie stwierdziłam, że powiem Państwu, nie uwzględniając tego, że winny się tłumaczę, że chyba teraz wytłumaczę się Państwu, że co ja w ogóle mówię, bo to jest tak bezskładnie w sumie. Mówię jeszcze raz? W sensie, że... Jezu, przepraszam, strasznie się stresuję, okropnie. Mówię to światło na ludzi, może tak mówię troszkę łatwiej. Mogę? Sorry. Panie Grzesiu? Dziękuję. Dzień dobry. Widzę tyle ludzi i dziwnie się czuję, ponieważ jest was tyle, przyszło was mnie posłuchać, a tak naprawdę w internecie są może dwie moje piosenki. Jakby mam świadomość tego, dlaczego tu jest tyle państwa, ponieważ zrobiliśmy ogromną reklamę, tego niesamowitą, że ja szłam po Krośnie i widziałam cię wszędzie, myślałam, że to lustra i to było niesamowite, naprawdę. I jakby przez długi czas było mi głupio z tego powodu, że tyle mnie tu jest, a w sumie to jest, dopiero zaczynam tą drogę, nie? Ta droga się mówi chyba. Ale potem pomyślałam, że kurde, robię, przepraszam, bo tyle noga, robię koncert ze swoimi autorskimi utworami, gdzie nie ma coverów, tylko są moje piosenki. Piosenki, które jednak napisałam ja, ponieważ ja miałam takie emocje i stwierdziłam, że to może dobrze, że tyle państwa będzie, że to świetnie, że tyle państwa będzie, że będę mogła tak, w takiej grupie pięknych osób pokazać swoją twórczość i może wiele osób z was pójdzie ze mną dalej tą moją drogą, tymi moimi emocjami i uczuciami. Dlatego też reprezentuję państwu koniec z moich uczuć. Chociaż nie wiem, czy sobie patrzenie jest uczuciem, ale skurcz piosenka Patrz. Dziś ci mówić, czym to jest, co to jest.
dlaczego nie chcesz?
nie wiem, miałam informację, ale albo coś moje uszy nie działało, mam głośniki teraz, więc nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że trafiłam, ale nie słyszałam. Chłopcy? Zobaczę tylko cię, całuję twoje usta, zamykam oczy, bo nie chcę ciebie widzieć. Wtedy marzę, że to on. Prowadzisz mnie za rękę w najromantyczniejsze z miejsc, lecz wtedy już nie idę, on tam nigdy nie brał mnie. Chcę zacząć od początku i od nowa zacząć żyć. Dzisiaj już ostatni raz wykorzystam powietrze, mężczyznę moich marzeń. Dzisiaj bardzo kochać chcę, lecz on mi nie chce pomóc. Znów kochać nie chce mnie, więc załóż swoją maskę. Bądź dla mnie, kochaj mnie. Był też Daniel Wiernarz oraz Laura Filar. Ja wtedy nie wystąpiłam, ponieważ nie byłam na to gotowa, bo miałam wiele swoich kawałków, a wciąż nie wiedziałam, co chciałam Państwu przekazać. Czy chcę przekazać to, kiedy się wydzieram jak głupia, czy kiedy płaczę też jak głupia w sumie, nie? No i
I teraz stwierdziłam, że właściwie to czemu mam w ogóle coś sobie pokazywać? Mogę pokazać siebie, a z racji, że ja jestem mieszanką tych głupich rzeczy, no to właśnie to pokazuję. I teraz w sumie pokażę jedną z tych rzeczy takich płaczących ze skrzypcami, ponieważ też są w sumie płaczące. Trochę chyba, nie? No i tak. Tamtych słów i tamtych zdarzeń. Wiem, ja też lubiłam.
każdy widok, taka jak każdy poet. Panie Boże, to pomóż mi, jaka była taka jest, taka zawsze chcę być. Nikt nie kocha i tu i tam, każdy udaje, żeby nie być sam. I człowieku, tak nie można żyć, ja już wolę sama z tobą być. Gdzie idziesz, nie zbliżaj się, chyba kolego jeszcze nie znasz mnie. Przecież i tak nie dogadamy się, nic wadę tu zrobię ode mnie. Szedł za plecami, proszę odpisz mnie. Między nami, proszę rozbierz mnie. Skłamstw, prosto wciąż, proszę rozbierz mnie. Za ilość, nie dasz mnie, tylko rozbierz mnie. Na przykład tego nie skończyć. Z tegoż to powodu, że ciężko, nie ciężko, tylko często kończą się przez tę muzykę, przez te teksty moje relacje, ponieważ wychodzi, ostatnio miałam coś takiego, że znaczy, w sumie no nie mówię kto, więc chyba mogę, nie? Bo to takie w sumie powszechne dość, że nic z tego nie będzie. Słuchałem twoich tekstów i skoro go to kochałaś, to mnie już nie będziesz. A, to cześć, nie? No albo też na przykład są takie rzeczy, że jesteś zbyt wrażliwa, żeby z tobą być i zostawię cię zanim będzie za późno. Coś się chyba nie robiłam, nie? Mówię, no super, brawo. No i tak. No i właśnie, i tak sobie myślałam, że ja tego nie rozumiem, bo w sumie to jest moje życie, moje emocje. Moje mienie się, więc to robię tego tyle, ile ja chcę. Niech mi nie mówi nam się ranić, nie, ile nie. No, ale napisałam potem piosenkę, którą zaraz Państwu pokażę. I tak sobie pomyślałam, że w sumie to chyba też mi się bała. Bo to w sumie jest straszne, ja wam pokażę w ogóle. Thank you.
roszczeń sobie wstępnych słów. Patrz, znacząco uśmiechaj się. Chciałabym wam przybliżyć trochę tego, jak powstają moje teksty, bo to też jest teraz znaczące. Ja na przykład mam tak, że włączam sobie dyktafon i taka jedna piosenka na przykład na dyktafonie zajmuje pół godziny, ponieważ gram te same akordy w kółko i śpiewam różnymi tekstami. Później wybieram te takie, które czuję, że najbardziej oddają to, co właśnie teraz czułam. I pewnego razu napisałam piosenkę o tym, jak płaczę, jak strasznie nie chcę, żeby widział, że płaczę, nie? I zamiast strasznie użyłam
słowa, które zaczyna się na CH, kończy na J, w środku jest U, ale nie powiem tego, bo kocham panią Lucynkę i RCKP i mam duży szacunek i prosimy o to, żeby nie przeklinała, więc tego nie zrobię, aczkolwiek oddaję tam tekst, który jest dla mnie ważny, dzisiaj go nie zaśpiewam, zaśpiewam tam, no i nieważne, dobrze jest, nie? Ale jakby, no wiecie już, o co chodzi, nie? Kiedyś obiecałam sobie, że jak przez chłopaka zapłaczę, będę już zawsze do końca wykonywać syzyfowe prace. Teraz oczy zamykam, żeby w lustrze nie zobaczyć się mój miły, bo na syzyfowe prace aktualnie nie mam siły. Ja płaczę, ja płaczę, 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 ja płaczę, płaczę. Jak pięknie mogłoby być, gdybyś był koło mnie z bukietem różnych polnych kwiatów, bo ze sklepu nie chcę. Nie powiem ci nigdy, że tego chcę. Domyśl się, jak to jest, że mogę mieć wszystko, a ciebie chcę. Obiecałam sobie, że jak przez chłopaka zapłaczę, będę już zawsze do końca wykonywać syzyfowe prace. Teraz oczy zamykam, żeby w lustrze nie zobaczyć się mój miły, bo na syzyfowe prace aktualnie nie mam siły. Że płaczę, obojętnie przejdę obok, utrzymać wzrok, żebyś widział, jestem silna, świetnie żyję, dobrze bawię się co noc. Może lubię takie zabawy nocą, pływam swoje w morzu swoich łez. Czasem królem, czasem żoną, no i u mnie ważne dobrze jest. Płaczę, proszę przyjść. Płaczę, oczy mi łzy. Płaczę, proszę bądź. Płaczę, patrz mi w oczy. Płaczę, nie zostawaj mnie. Płaczę, zechciej mnie. Płaczę, czy słyszysz mnie? Płaczę, przytul mnie. Skąd i o co chodzi z tym minus plus minus równa się plus? Chodzi o to, iż jakby
kiedyś tak myślałam, że nie pokażę swojej muzyki ludziom, bo będę smutna i że będę ich zasmucać, że będzie im źle i po co. A potem myślałam, że właściwie to dlaczego nie mogą być szczęśliwi, chociażby dzięki temu, że widzą, że nie są w tym sami, że ktoś też tak miał i już mu jest super, bo jest super i że też może mu tak być. I trochę zmieniłam myślenie dzięki temu wszystkiemu. I minus razy minus równa się plus oznacza to, że wiele rzeczy było nieprzyjemnie, wiele było smutku w życiu, ale dzięki temu pisałam te piosenki, które teraz powstają i dzięki temu widzę teraz przed sobą około 600 ludzi, co jest dla mnie większym plusem niż wszystkie połączone razem te minusy. To jest naprawdę tak piękny widok, że ja bym mogła jeszcze raz znowu to całe życie przeżyć. W sensie, że te smutne rzeczy, bo te piękne to przeżyłam z 5 razy, nie? No. I w tej właśnie piosence już to będzie ten tekst. Ja wam to mówię, ponieważ jest bardzo szybki ten tekst, a mam parę na zęby, więc... O, ty też? Dobra, no to już. Thank you.
widzę, gdy omijasz mnie swym nagim wzrokiem. Gdy nim patrzysz w inną twarz, bardzo chciałabym zapomnieć. Płonę wtedy, widzę, gdy omijasz mnie swym nagim wzrokiem. Płonę wtedy, widzę, gdy omijasz mnie swym nagim wzrokiem. Gdy nim patrzysz w inną twarz, bardzo chciałabym zapomnieć. Płonę wtedy, nim patrzysz w inną twarz, bardzo chciałabym zapomnieć. Płonę wtedy, widzę, gdy omijasz mnie swym nagim wzrokiem. Gdy nim patrzysz w inną twarz, bardzo chciałabym zapomnieć. Płonę wtedy, widzę, gdy omijasz mnie swym nagim wzrokiem. Gdy nim patrzysz w inną twarz, bardzo chciałabym zapomnieć. Płonę wtedy, widzę, gdy mnie omijasz. Płonie wtedy, widzi, gdy omija.
krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Tak silnie, tak mocno. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć. Chcę krzyczeć pod wodą. Tak cicho, tak cicho pod wodą. Nie ma nikogo. Tylko ja i ta woda. I myśl o nas. Tak głęboka, tak głucha. Ta cisza mnie wzrusza. Porozmawia o uczuciach, nie wypowie złego słówka, lecz szkoda, bo to tylko woda. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Tak silnie, tak mocno. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Krzyczeć pod wodą, długo i dłużej chcę krzyczeć pod wodą. Puste bąbelki wypłyną na powierzchnię i znikną. Znikną jak myśli w mojej głowie. Płyną, płyną, tonę pod wodą bez miłości. Serce jest pełne. Krzyczę, bo nie mogę się unosić, bo pragnę tylko pewności. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Tak silnie, tak mocno. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Chcę krzyczeć pod wodą. Krzyczeć pod wodą, długo i dłużej chcę krzyczeć pod wodą. Szkoda tylko, że nie mam o kim myśleć. Szkoda tylko, że nie mam o kim śnić. Przykro jest mi, że nie mam przez kogo płakać. Przykro jest mi, bo nie mam już nic. Zupełnie nic. Chcę krzyczeć pod wodą. Maciek Smarecki, na gitarze Maciek Jurczak, a na perkusie Kamil Kasprzyk. Skrzypaczki. No i dziewczyna gra na altówce i na wiolonczeli ze szkoły muzycznej. Nikola Winiarska. Kiga Wawszczak. Amelia Wojciechowska i Ela Cieszyńska. Dziękuję.
piosenki. Zespół tańca współczesnego stręcz. Kamila Jawor, Karolina Menet, Asia Kozuba, Wiktor Łacek i Natalia Dynowska. No i oczywiście pani Lucynka. Zapraszam panią Lucynkę ogromnie. To jest kobieta, dzięki której ja tu jestem i dzięki której jestem w szkółce. Osoba, która pomogła mi przy tym ogromnie. Nazywałam go koordynatorem. Kazał się nazwać jak chce. Więc mój koordynator. Miłosz jakoś... Brzana, przepraszam. Miłosz Brzana. Dziękuję również akustykom, oświetleniowcom, wam. Ogromnie wam dziękuję, że jesteście, że chcieliście usłyszeć to, co wam chcę powiedzieć. Nie wiem, czy to było ciekawe, mam nadzieję, że tak. O, kto się przyszedł jeszcze ukłonić? Ojejku! Widzieliście mnie wszędzie, ja się widziałam wszędzie na tych plakatach, że nie jestem, że dostaliście kurówki przy wejściu, że nie dostałam depresji przy robieniu tego recitalu. Dziękuję wam, tato, mamo, dom i Kasia. Jest to tradycja na naszych, jeżeli pani Ania jest, idzie pani Ania do nas, bardzo nam miło. Tradycją jest, że wręczamy naszym wokalistom, którzy żegnają się z nami, upominki, żeby miło wspominali swój pobyt w studiu piosenki Swinki w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Oddaję głos pani dyrektor. Pani Ania już zmierza ku nam. Dziękuję państwu za tak liczny udział w dzisiejszym wieczorze. To zawsze, mnie też głos drży, jak słychać, to zawsze jest bardzo wzruszające dla nas. Kochana Olu, chyba mogę powiedzieć tylko tyle. To, jaki dar otrzymujemy, jaki talent otrzymujemy, nie jest w ogóle naszą zasługą. Po prostu go otrzymujemy. Ale to, co z nim zrobimy potem, to jest nasza bardzo ciężka praca. I myślę, że brawami bardzo poproszę o ogromne uhonorowanie, bo to dzięki Oli pracy, od dziecka, bo się znamy naprawdę wiele lat, można powiedzieć, że ten talent po prostu rozkwita. Kochana Olu, ja ci życzę bardzo gorąco, wysłuchałam twojego recitalu tutaj i powiem, otaczaj się w dalszym swoim życiu i w dalszej swojej karierze tylko tymi ludźmi, którzy doceniają twoją wrażliwość, bo wszyscy inni po prostu bardzo dużo tracą.
wieczór Państwu, dobry wieczór Olu. Nie mogłam sobie odmówić bycia na Twoim recitalu w dniu dzisiejszym. I powiem tak, ja Twoją karierę, nie tylko piosenkarską, ale i sportową, śledziłam od wielu, wielu lat. Jeszcze jak byłaś taką małą dziewczynką i tam szalałaś na matach w hali sportowej, więc ci kibicowałam zawsze. Pamiętam też, znalazłaś się kiedyś ze statuetką w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca. Pamiętam to, tak, widziałam na własne oczy, także tego też gratuluję. Ale twoje poczynania piosenkarskie też śledzę od samego początku. Byłam na różnych koncertach, w których ty brałaś udział, występowałaś i widzę ten postęp, jaki zrobiłaś przez te wiele lat i robisz dalej. I życzę ci wszystkiego najlepszego na tej dalszej drodze, bo chyba w tym kierunku pójdziesz, tak? Więc zdobywaj te wszystkie zakamarki, przestrzenie i sięgaj po laury. I tak jak powiedziała pani dyrektor, otaczaj się pozytywnymi ludźmi, wrażliwymi, bo jesteś wrażliwą osobą i taką pozostań, bo to jest twoja cecha i to jest ten twój plus. Wszystkiego najlepszego, Olu. Chciałam bardzo panią podziękować, bo w sumie w tym RCKP ja jestem od zawsze, tak naprawdę. Ja tu przychodziłam, tu jeszcze byłam blondynką, więc to stare czasy bardzo były. Czy byłam też w tych wakacjach też, ale to chwilowo. To taki błąd był. Więc jakby od zawsze tutaj jestem z panią Cynką, to pierwsze kroki stawiam nie tylko śpiewackie, ale też osobowościowe. Ja tu przyszłam przecież, nie miałam powiedzieć dzień dobry, bo się wstydziłam przecież, nie? No i dziękuję panią bardzo, że panie były cały czas i że teraz wyjeżdżam. Mam nadzieję, że mogę wpaść na kawkę, nie? Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie. Zapraszam na nasze koncerty, które proszę śledzić aktualności Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Na pewno tam wypatrzą Państwo w niedługim czasie informacje o naszych koncertach. Dziękujemy ślicznie. Dobranoc Państwu.